Dzień dobry, Aquapark, czas na wywiad. Dziś moim i waszym gościem jest Dawid Nowak, witaj. Siema, witam. Dawida mogliście usłyszeć na imprezie Aqua Summer Stage. No właśnie, powiedz mi, Dawid, jak ci się grało na tej imprezie? Wiesz co, generalnie z mojej perspektywy to była to dosyć innowacyjna impreza jak na polski rynek klubowy. Generalnie mało rzeczy dzieje się na otwartym powietrzu, bo raz, że organizatorzy boją się wtopy, a tutaj generalnie na urodzinach Waveshocka, powiem ci szczerze, że fajnie się grało. Tak było inaczej po prostu. Nie było to takie, wiesz, konwencjonalne, nie? Tylko było to naprawdę coś innego, nie? Grasz w różnych miejscach w Polsce, za granicą również, ale lepiej ci się gra w takich miejscach kameralnych, czy bardziej na takich imprezach masowych, w dużych klubach, czy chociażby może na takich miejscach, w takich miejscach jak Aqua Summer Stage? Wiesz co, powiem ci tak, generalnie miejsce nie ma znaczenia tak naprawdę, liczą się ludzie. Jeżeli masz klub, który jest, wiesz, ma ładne światła, super nagłośnienie, a ludzie nie kumają klimatu, to naprawdę gra się ciężko, nie? Ale jeżeli masz na przykład, nie wiem, dom kultury, kurde, gdzieś tam, wiesz, w małej wsi, przyjeżdżasz tam, a ludzie naprawdę, wiesz, co kawałek, wiesz, kumają te rytmy, to się gra DJ-om łatwiej, nie? Wiadomo, że w ładnych klubach i w takich, wiesz, klubach, gdzie masz super nagłośnienie, wiesz, ekstra światła i wszystko jest zgrane jako jedna całość, twój muzyczny set jest, wiesz, kompatybilny z tym, co się dzieje na sali, jeżeli chodzi o światła, to się gra lepiej, bo ten efekt wizualny jest po prostu świetny, nie? Ale ludzie tego czasami, wiesz, nie doceniają, bo może mają za dużo klubów w mieście. Tego nie wiem, ale jak jest, wiesz, fajna atmosfera w klubie, to się gra generalnie świetnie, nie? Miejsce nie ma znaczenia, nie? Największa impreza, na której grałeś? Wiesz co, tych imprez ogólnie przez ostatnie 3 lata mojej kariery, takiej kariery działalności jako DJ-a, bo nie chcę, wiesz, oceniać na przykład swojej pracy DJ-skiej, że jestem, wiesz, jakąś mega gwiazdą, czy ktoś na przykład mnie tak postrzega, chcę być postrzeganą osobą, która robi po prostu dobrą robotę. Także każda impreza, na której gramy, poniekąd, wiesz, wypada w porządku, a takie największe według mnie to było przeżycie, to było Energy 2000 w Katowicach, naprawdę fajny obiekt. Muzycznie, jeżeli chodzi o nagłośnienie, oświetlenie, oprawę sceny, przygotowany naprawdę na europejskim, jak nie światowym poziomie. A takie imprezy, fajny był wyjazd do Holandii, jak mieliśmy okazję zagrać dla Polonii w Holandii, czyli w Losbrock, w klubie Luna. Dawid Nowak, producent hitu I Go Back to Amsterdam. No właśnie, hit, który możemy usłyszeć w wielu klubach, bardzo fajnie się przy nim imprezuje, to należy podkreślić i powiedzieć. Ile trwała produkcja tego hitu I Go Back to Amsterdam, który wyprodukowałeś z Envina Logic? Tak, Przemek. Czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, masz dzień, że wstajesz rano i masz, wiesz, super wenę i siadasz do studia i w przeciągu 7 godzin od fazy aranżacyjnej robisz nagrania, potem na drugi dzień na przykład ja robię mastering, bo chcę mieć świeże ucho. Ale jak nie masz, wiesz, jak nie masz weny, to może trwać to nawet miesiąc, nie? Bo wstajesz rano, jest śniadanie, przychodzisz na Aquapark troszeczkę, wiesz, się pokąpać. Czasami robimy nagranie, wiesz, w 7 godzin od fazy takiej, wiesz, ja mówię stricte takiej surowej, nie? Że jest aranżacja zrobiona, a potem w tygodniu są jakieś tam poprawki, nie? I wtedy powstaje hit I Go Back to Amsterdam, który możecie usłyszeć w klubach, na domówkach i przy nim fajnie sobie poimprezować. Dawid, czego mogę ci życzyć? Wiesz co, może tego, że żebym się częściej pojawiał we wrocławskich klubach, co, wiesz, spowodowałoby to, że częściej moglibyśmy się spotykać. Moim i waszym gościem był Dawid Nowak, Dawid Nowak. Dzięki wielkie.